Chcę wam powiedzieć kilka rzeczy, ale zacznę od tego, co się działo na nabożeństwie. Jak Artur mówił o drodze, którą każdy z nas idzie, to ja zobaczyłam w takiej wizji, że na tej drodze mogą stać takie wielkie, grube, pancerne drzwi. Oczywiście bez klamki, a ty nie masz klucza. I słowo jest takie. Wydaj rozkaz w wierze, a drzwi się otworzą. Bo Bóg daje hasło do zwycięstwa. Nie dzięki twojej mocy, jeśli to się stanie, ale dzięki Świętemu Duchowi. To jest pierwsza rzecz. I druga, chciałbym powiedzieć tak szybciutko przekazać wam kilka informacji o tym, co aktualnie się dzieje w duchu, żebyście znowu byli na bieżąco. I tak jak może pamiętacie, 3 tygodnie temu, jak mówiłam poselstwo, mówiłam na temat wolności i o tym, że mamy takich dwóch głównych wrogów tej wolności, czyli religię i hiperłaskę, to teraz chcę powiedzieć o wolności, ale troszkę w innym kontekście. Jesteś już osobą, która przeszła tą granicę. Wcześniej ja mówiłam o tym, jakie zagrożenia stoją na drodze, kiedy chcesz iść w wolność. A teraz mówię to do osób, które już przeszły tą granicę i wyszły na wolność. Teraz, kiedy już wyszedłeś na prostą, wyszedłeś na tą wolność, to teraz czekają cię znowu dwa potencjalne blokery. Pierwszy bloker to jest lęk przed opinią drugiego człowieka i będziesz się z tym zderzał. Kiedy tylko wyjdziesz na wolność, kiedy zaczniesz rozpoznawać siebie, kiedy zaczniesz uwalniać ten potencjał, kiedy zaczniesz manifestować siebie takim, jakim jesteś, rozpoznawać to i za tym iść, to pierwsze, co przyjdzie, to przyjdzie lęk. Czy inni to zaakceptują? Czy im się te zmiany spodobają? Zmiany zewnętrzne, zmiany wewnętrzne, nowy sposób myślenia, nowy sposób funkcjonowania, może nowy sposób ubierania. Przyjdą różnego rodzaju dylematy. Co będzie, jeżeli mnie teraz nie zaakceptują? Co będzie, jeżeli teraz im się nie spodobam? Stracę. Stracę relacje, stracę w ich oczach. Jak mnie ocenią, jak mnie opiszą. I tutaj, w tym momencie, musisz podjąć taką decyzję, że ty pójdziesz za prawdą Bożą. Jesteś w pełni zaakceptowany w Chrystusie Jezusie. Musisz stanąć na tym, że jesteś zaakceptowany w Chrystusie. W związku co? Z tym akceptuję sam siebie samego, ponieważ jestem w pełni zaakceptowany. I co? Opinia drugiego człowieka nie ma znaczenia, ponieważ znaczenie ma to, co powiedział Bóg na mój temat. I jego opinia jest dla mnie wiążąca, a nie opinia drugiego człowieka. W związku z tym też pewni ludzie odejdą z twojego życia, ale nie możesz się tego bać, bo nie będą chcieli zaakceptować cię po zmianach, które zajdą w tobie i wokół ciebie z uwagi na to, że wyjdziesz na wolność. Ale to bardzo dobrze, ponieważ oznacza to, że te osoby muszą zniknąć z twojego życia. Otworzą się drzwi i pojawią się zupełnie nowe przestrzenie, nowe relacje, nowe możliwości. W związku z tym nie możesz się tego bać. To jest pierwszy lęk i on dziesiątkuje ludzi. Ludzie wychodzą na wolność i za chwilkę jest cofka, ponieważ przestają być rozumieni przez inne osoby. Przestają być akceptowani nawet przez osoby bliskie. Jest wtedy dylemat, co zrobić, ale ty musisz przejść na swoją wolność, bez względu na to, co będą mówili inni ludzie wokół, bliscy tobie bądź niebliscy. To jest początek. Ale później jeszcze będzie drugi bloker. I tym drugim blokerem jest twój własny umysł. I będziesz się z tym mógł zderzyć. I na pewno się z tym zderzysz. Że twoja własna głowa będzie twoim wrogiem, ponieważ twoja własna głowa będzie cię ograniczać. Przez lata funkcjonowała w jakimś schemacie. I kiedy duch zaczyna napierać na wolność i zaczynasz iść w tą wolność, to twoja własna głowa będzie ci mówiła nie, to jest nielogiczne, nie znasz tego, nie wiesz, co tam się wydarzy. Funkcjonuj w ramach, w schematach, które znasz, ale nie ma innej możliwości poszerzenia, jak to, że ty robisz krok w wierze. Pędzisz tą wolność, która jest w twoim duchu, uwalniasz to. Twój umysł będzie musiał się dostosować do tego. Bo twój duch zarządza i twoja głowa będzie musiała nadążyć za tą wolnością. Ona będzie musiała przyjąć ten nowy sposób funkcjonowania. Ale wtedy, kiedy ty zrobisz ruchy w wierze, twój umysł jest ograniczony. Nigdy nie byłeś w tych miejscach, nigdy tego nie widziałeś, nie robiłeś, nie funkcjonowałeś. Nie możesz w związku z tym opierać się na swojej własnej głowie, na swoim intelekcie. Ta głowa będzie zawodna w tym momencie. Musisz zrobić krok w wierze, że ty prawidłowo widzisz, prawidłowo funkcjonujesz i idziesz tą wolność. Umysł się do tego będzie dopasowywał, ale z czasem. Pierwszy moment to jest na zasadzie w wierze zamkniętymi oczami. Wiem, że się nie mylę, wiem, że to jestem ja, wiem, że o to mi chodzi. Po prostu. To jest a propos wolności. A teraz a propos lęku. Jeżeli jesteś osobą, która dalej jeszcze nie rozprawiła się z lękiem w swoim życiu, to jesteśmy w takim momencie, gdzie ten lęk
będzie wykrzywiał ci prawidłową perspektywę. Będziesz o wiele bardziej podatny na to, że będziesz w sposób nieprawidłowy funkcjonował, składał i przetwarzał różnego rodzaju informacje, które znajdują się wokół ciebie. W związku z tym też będziesz podejmował zupełnie nieadekwatne decyzje do tego, co ma miejsce, ponieważ twoja głowa będzie ci produkowała pewne zagrożenia, które tak naprawdę realnie nie istnieją, ale one są w twojej wyobraźni, one są w twojej głowie. Ponieważ będziesz przetwarzał całą rzeczywistość wokół z perspektywy lęku, w którym funkcjonujesz. Nałożysz tego rodzaju filtr. Stracisz bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu, niepotrzebnie walcząc z wyimaginowanym wrogiem, tak jak walka z wiatrakami. Tego zagrożenia nie będzie. Ono nie będzie takiej miary, nie będzie takiej rangi, jak nada to twoja własna głowa. Ktoś będzie widział delfina, a ty powiesz, że to jest rekin i uciekniesz. Ktoś będzie widział kota, a ty będziesz uważał, że to jest krwiopijczy potwór i uciekniesz. Nieadekwatnie do sytuacji, nieadekwatnie. Lęk będzie to powodował, będzie wyolbrzymiał wszystkie negatywne opcje. Będzie to pokazywał z takiej najgorszej możliwej strony. Ale ty musisz przykładać właściwą miarę do zagadnienia. Nie możesz ulegać lękowi. Będzie to działało na twoją niekorzyść. Więc jeżeli jesteś w takim miejscu, jest potrzeba, abyś do końca rozprawił się z tym lękiem, bo będzie to przynosiło naprawdę coraz większe negatywne konsekwencje w twoim własnym życiu. Nie podejmiesz pewnych decyzji, wycofasz się, bo się przestraszysz, bo w twojej głowie to będzie wielka rzecz, a to będzie taki pikuś. Jest potrzeba, żeby to zrównoważyć, więc prośba, abyście zrobili pracę, jeżeli jest taka potrzeba. Dalej, mamy cały czas podnoszący się ten taki nurt zwiedzenia fałszywej perspektywy proroczej. Słowo na to jest takie. Tak jak nauczyłeś się Chrystusa, tak w nim chodź. Funkcjonuj w tych podstawach, w tych fundamentalnych prawdach. Jak poznałeś Chrystusa? Jak zostałeś zbawiony? Z łaski przez wiarę. To są fundamenty. Z łaski przez wiarę. Słowo mówi w ten sposób, żeby nie dodawać nic do tych słów, a nie odejmować z nich tych słów. Jeżeli coś jest odejmowane bądź dodawane do zbawienia, które masz w Chrystusie, jeżeli coś jest odejmowane bądź dodawane do łaski i do wiary, to wiesz już, że to jest zwiedzenie. Trzymaj się fundamentu prawdy, który masz. Kolejna rzecz. Potwierdzam to, co powiedział tutaj prorok Artur, o tym powiedział, że pewna osoba wspomniała o tym, aby nie wykonywać pewnych ruchów finansowych. Do mniej więcej połowy jesieni będzie taki moment różnego rodzaju perturbacji i zmian, jeżeli chodzi o rynek światowy. Będą zachodziły pewne zmiany. Dużo się będzie działo. I teraz tak, żeby w tym prawidłowo funkcjonować, potrzebujesz bardzo wyraźnie słuchać Świętego Ducha. Nie możesz funkcjonować na takich zasadach, że przeanalizowałem i wydaje mi się, że to jest ten kierunek. To jest za mało, ponieważ zmiany, które będą następowały, one będą nagłe i szybkie. I nie jesteś w stanie do końca przewidzieć rynku i tego, co się będzie działo, ponieważ pewne rzeczy będą zmieniały się właściwie z dnia na dzień. Jeżeli nie będziesz słuchał wyraźnie, uważnie tego, co mówi Duch Święty w danym momencie, to ty stracisz. Stracisz na tych inwestycjach, po prostu. Więc jest potrzeba uważnego słuchania. Do mniej więcej czasu, właściwie już, wyłonienia prezydenta w Stanach będą różnego rodzaju rotacje i zmiany na giełdzie. Więc tu trzeba bardzo wyraźnie słuchać tego, co będzie mówił Duch Święty do każdego z was w tematach inwestycji, jakichś takich tematach finansowych. Kolejna rzecz. O tym mówiłam 3 lata temu i to możecie sobie sprawdzić. Jest ten filmik w internecie podpisany jako słowo mądrości, które mówię do przedsiębiorców. Ja tam między innymi też mówię o tym, że druga kadencja pana prezydenta, ona będzie zupełnie inna i to będzie okres, kiedy pojawi się bardzo dużo pozoru i bardzo dużo różnych rzeczy będzie zaawaluowanych. Nie będą podane w sposób jasny i wprost. I teraz zachodzi zmiana. Zmienia się strategia. I teraz karty zostaną wyłożone na stół. I teraz działania pana prezydenta będą jasne i oczywiste, w sposób taki, że nie będzie już wątpliwości. Możecie sobie to sprawdzić. Jeszcze jedna rzecz. Pana prezydenta Dudy. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o właściwie dwie.
jeżeli chodzi o Francję. Właściwie chodzi o Paryż. Istnieje prawdopodobieństwo zamachu w Paryżu i strzeleniny. Więc uruchomimy modlitwy wstawiennicze. Jest taka opcja, że mogą się zadziać rzeczy w najbliższym czasie. I jest jeszcze jedna rzecz, przy czym ona się nie zadzieje teraz, ale za jakiś czas, ale mówię o tym wam dzisiaj, żebyście mogli to zweryfikować, kiedy będzie ten moment, że w pewnym na pewnym obszarze Chin zapadnie ciemność i nie będzie prądu. Tylko chodzi o co? Chodzi o to, że to będzie takie wydarzenie, że zaskoczy samych Chińczyków. To tyle. Amen.